Cześć, ja jestem Hiwi, zapraszam Was na prezentację przedpremierową gry Forza Horizon 2, tytułu niezwykle wyczekiwanego na Xbox One, tytułu ekskluzywnego. No to jest wielkie święto dla wielbicieli tak naprawdę wyścigów, szczególnie w ujęciu arkadowym. To nie będzie recenzja oczywiście, tylko pierwsze wrażenie. Okej, coś się pokazało. Piękny wóz, naciśnij A, aby wystartować. Dobrze. Nie będę się w tej chwili ekscytował Lambo. Pewnie się jeszcze na nie napatrzę. Cyk. Presnąłem A. Cudo. Deszcz spływający po karoserii. Mniam. No grałem we wcześniejsze gry z serii Forza. Co mi dacie? Jakiś bonusik? Jasność jest dobrze. Napisy. No włączymy, a co? Włącz lub wyłącz napisy w scenkach. Dobra, niech będą. Kinecta nie mam podłączonego, ponieważ jakoś nie przepadam za Kinectem. Może kiedyś się do niego przekonam. No i nie mogło być tak pięknie, ponieważ zainstalowanie 40%. Dobra, na chwilę przerwę, wrócę za momencik. Open your eyes. Listen closely to the sound of my voice. With every word and every number, you move faster and faster. On the count of 10, you will be in Horizon. I say, 1. Your pulse begins to quicken. 2. Your friends rattle in the back seat. 3. You're moving faster and faster, the ocean roaring beside you. 4. Your thoughts begin to wash away in a cloud of wind and dust. 5. Colored lights flurry in the distance. 6. The lights shudder. Everything lost in a thin blue haze. 7. You hurtle faster and faster into infinity. 8. The crowd thunders. 9. You cross into a larger, more colorful world. On the count of 10, everything you've ever known fades away. You will be in Horizon. Pięknie, intro za nami, piękny świat, oczywiście wszyscy się kochają, wszyscy mają luz, wszyscy mają forsę i wszyscy się kochają. Okej, co my tu mamy? Kolejna prezentacja, tym razem już na silniku gry. No. Promocja festiwalu Horizon się opłaciła. W porcie będzie ogromny tłum pragnący zobaczyć wasze samochody. Uważajcie, zjeżdżając z promu. Ach, uwielbiam ten samochód. Ale no co, oczywiście mamy. Pewnie będzie od razu wyścig. I to jest to. To Amerykanie tak potrafią robić gry, filmy. Czyli na początku jest pieprznięcie, a później jest coraz lepiej, coraz szybciej w tym przypadku. Chociaż jak znam życie, to oczywiście tutaj będzie teraz wspaniały samochód, który stracę zaraz, albo cokolwiek, i fabuła tak nie będzie prowadzić, że będę zaczynał od zera. No bo tak to już w grach jest, no. Aczkolwiek tutaj chyba nie ma jakichś totalnych badziewiów, lista samochodów, to jest około 200 maszyn i będzie się w co bawić. Okej, mam linię pomocniczą jakby defaultowo, standardowo, więc nie mogę na razie nic z tym zrobić. Przewiń. A przewina, skorzystam, a co? Rozpocznie od tego miejsca klawisz A, no tak, wcale sobie nie pomogłem. Dobra, gdzie się... Właśnie, to bardzo chciałem zrobić. I kilka słów na temat oprawy graficznej. Widok first person perspective. Bardzo, ale to bardzo ładny. Światło, cienie tutaj pięknie grają w kabinie. Super podświetlone zegary. A wzorowa animacja rąk, odbijające się ręce w przedniej szybie. Rewelacja, bajeczka, bardzo ładne lusterko.
tam się nic nie dorysowuje, nic nie znika. Super, wszystko działa płynnie. To znaczy niekoniecznie płynnie. Słuchajcie, ta gra działa w rozdzielczości 1080p, ale generuje silnik tylko 30 fpsów. Tylko mówię, ponieważ ja bardzo lubię 60 fpsów, płynniutkie. Ja przed chwilką odpaliłem Forza Motorsport 5 i powiem wam, różnica jest kolosalna. Po prostu kolosalna, to jest niebo a ziemia. To jest 30 fpsów i jestem troszeczkę z tego powodu zawiedziony. Oczywiście deweloper swojego czasu informował o takim zabiegu, ale miałem nadzieję, że jednak im się uda coś wycisnąć więcej, że nie tylko będą mieli 900p podciągnięte do 1080p, to znaczy tutaj jest pełne 1080p z tego co wiem, a nie 900 jakoś tam upscalowana. Natomiast bardzo mi brakuje tej płynnej animacji. Oczywiście da się grać, to jakby jakoś specjalnie nie przeszkadza, szczególnie, że to jest arcade, ale chciałoby się w tych czasach, w XXI wieku, 2014 roku, 1080p i 60 fpsów. Gra wygląda ładnie, draw distance jest idealny, też żadnych pop-upów, nic się nie dzieje, ale brakuje 60 fpsów. Pierwsze wrażenie z modelu jazdy jest większa kontrola nad samochodem, no czyli jest bardziej arcade'owo. Ja mogę tutaj robić, no oczywiście mogę ciaśniej zakręty wybierać znacznie, ale to dosyć oczywiste. No tak, arcade pewną gębą oczywiście zniszczeń nie ma. Tutaj zresztą będą takie jaja, że szyby się nie będą zbijać nawet przy największych kraksach. No coś za coś, no ten arcade'owy duch jakby wymusza takie uproszczenia i nie ma się co dziwić. Natomiast samochody się oczywiście paprają. Powiem wam, że w arcade'ówkach tego typu z otwartym światem lepiej mi się gra jednak z kamery z zewnątrz, ponieważ lepiej kontroluję to, co się dzieje wokół mnie, a w tym przypadku jest to bardzo ważne, no przecież zawodnicy będą koło mnie jeździć dosyć intensywnie, będą próbować mnie spychać tu i tam, więc trzeba mieć na to wzgląd. O, oczywiście koszę drzewa, nic się nie dzieje. Jest to totalnie wszystko uproszczone, no ale tutaj chodzi o to, żeby była fabryka zabawy wspaniała, prawda? Zobaczcie, już się ściemniło, więc ta zmienna pora doby to jest fajny temat. Bardzo fajny temat. Co chciałem powiedzieć o modelu jazdy, no już tak powiedziałem, on jest dosyć jednak mocno arcade'owy i to czuć wyraźnie. Pierwszy trofik wpadł. Dobra, najpierwszy wyścig mam za sobą. Ciekawe, co będzie teraz, co się okaże, dlaczego stracę swój samochód wspaniały. Zobaczymy. Przeżyłeś. No i co myślisz? Idealne połączenie muzyki i maszyn, co? Przygotowanie tego chwilę trwało, ale naprawdę było warto. Rano wsiadamy w świeże samochody i ruszamy na pierwszą wycieczkę, ale dzisiaj witam na wyścigach Horizon. Dzięki za wczorajszą pomoc. Wiesz, raczej nie da się jechać jednocześnie kilkoma samochodami. Ty wyświadczyłeś mi przysługę. Teraz ja zrobię coś dla ciebie. Będzie ci potrzebny samochód, żeby przejść przez eliminację Horizon. Wybierz jeden z tych. Mam trzy fury. BMW Z4, Chevrolet Camaro SS Coupe, Toyota Supra RZ. Co by tu wybrać? Ja jestem wielbicielem niemieckiej motoryzacji, więc wybiorę Toyota Supra. Klasyk. Jedziemy. Wybierz samochód. No są detale, powiem wam, na tych samochodach. Całkiem miłe, ale no nie powala mnie to na kolana.
wyznaczają kluczowe miejsca i wydarzenia na festiwalu. Eliminacje Horizon to dla Ciebie doskonała szansa, żeby wypróbować nowy samochód. Ustaw teraz trasę na eliminację. Ustaw trasę na eliminację festiwalu Horizon. A rozumiem, dobra, że jestem tam, więc muszę tutaj dojechać. Dobra, do Horizon Heights, dobrze. Prosta droga, no więc będzie mistrz kierownicy, mistrz prostej. Pedał gazu w podłogę i ile fabryka dała. Horizon Base Arena, Horizon XS i Horizon Pulse. I wio. O, i bardzo fajny, znany z gier wszelkich wyścigowych patent z fotoradarami. Pięknie, bardzo to lubię. Tak jest. Ładnie. Możesz próbować ile razy chcesz. Spróbuj rozpędzić się najmocniej jak potrafisz. Za 200 metrów skręć w prawo. Ajajaj, no gdzie ja skręciłem, jak nie tu miał być w prawo? Kolesie skręcili i pojechałem za nimi, jak idiota. No, nareszcie otwarty świat to będzie otwarty świat, bo w Forza Horizon w jedynce jednak były niesamowite ograniczenia. Tam świat otwarty był tylko z nazwy i strasznie mnie to bolało, bo gra była wyśmienita. I teraz przy okazji sequela to ma być wszystko ulepszone. No i wszystko na to wskazuje. Tak będzie, wszystkie materiały, które były do tej pory publikowane, na to wskazywały. Weź udział w zawodach. No oczywiście, że biorę. Czyli wszystko gładziutko, zobaczcie. Tam pyk, wybrałem na łapie, przejechałem, dojechałem. Od razu weź udział w zawodach, naciskam jeden klawisz i już wskakuję w zawody. Czyli dojazdówka do zawodów i zawody właściwe. Na festiwalu Horizon nie ma kierowców sterowanych przez SI. Przeciwnicy, z którymi się ścigasz, to drivatary prawdziwych osób, które jeżdżą tak samo jak one. Niektórzy z nich to twoi znajomi, więc jeśli ich pokonasz, daj im znać, gdy będziecie następnym razem rozmawiać. Dobra, jesteś gotowy na przetestowanie nowych kółek? Aby otrzymać festiwalową opaskę na nadgarstek, ukończ wyścig w pierwszej trójce. To twój bilet na wycieczkę życia. Zdobądź go. No ładnie, eliminacje do zawodów. Do festiwalu Horizon. Muszę się postarać, muszę być w pierwszej trójce. Ojejku, jejku. I jedziemy z drivatarami. To jest wyśmienity patent. Tutaj ten zrobił niesamowity numer z Microsoftem. Te drivatary to jest faktycznie coś wspaniałego, coś przełomowego w grach wyścigowych. Pewnie będzie mocno rozwijane w przyszłości. A konkurencja będzie golić ten pomysł na prawo i lewo. Będą swoje wersje tego samego robić. Ależ ta fura pięknie się ślizga. Czuć to. No to jest to. Mimo że arcade, to powiem wam, wow, to jest bomba. To jest bomba. Boli mnie tylko, że nie mam 60 FPS-ów. Litości, co jest? Hej, jeśli chcesz otrzymać festiwalową opaskę, musisz znaleźć się na podium. Gdzie mi tu zajeżdżasz? Wypad. No w Horizon się jednak gra zupełnie inaczej niż w Forza Motorsport. To jest niebo a ziemia, jeśli chodzi o model jazdy. Tam jest jednak symulacja, walka, tutaj poślizg, na ręcznym nawet. Jedziemy przez pola, łąki, lasy. Walimy w przeciwników, robimy z dupy garaż. Pięknie. Lubię to, bardzo lubię takie freeroamowe wyścigi. One, kurczę, ostatnimi czasy mocno kuleją. Ale co ostatnio nie kuleje? Bijatyki poszły się walić, platformówki poszły się walić, wyścigi takie z zadaniami jak Midtown Madness, jak Driver poszły się walić.
co to jest w ogóle? Coraz więcej strzelani, za to jest na rynku. Na szczęście pojawiło się Destiny, które jest zupełnie inne niż wszystko, co dotychczas wydane na konsolach. No i pięknie, jestem na drugim miejscu. O, proszę bardzo, co do tysięcznej mamy exequo czas. I w związku z powyższym zakwalifikowałem się. A to jest dziwko. I kolejny trofik wpadł. Dobra, jedziemy z jeszcze jednym, z kolejnym wyścigiem. To już będzie ostatni wyścig, który wam pokażę jakby tutaj w ramach pierwszego wrażenia. Posłuchajmy, co koleś ma do powiedzenia. Fajnej wycieczki z przyjaciółmi, więc może przejedziemy się wzdłuż wybrzeża, żeby nacieszyć się samochodami. To nie jest wyścig. Przynajmniej dopóki nie dotrzemy na miejsce. Lepiej patrzcie na drogę. Chyba będzie padać. Musisz coś wiedzieć o festiwalu Horizon. Popisywanie się jest równie opłacalne jak wygrywanie. I zaczęło się wycieczka do Castello, czyli do miejsca docelowego. Wspaniale, jadę swoją furą, tą, którą kupiłem, wybrałem na początku. Kierownica po złej stronie. Zawsze się będę z tego śmiał, no ale to w naszej kulturze oczywiście jest śmieszne. Kierownica po prawej stronie. Zawsze można by zrobić przekładkę. A jak? Za 5000 zł i później się rozwalić na pierwszym zakręcie. Ale mniejsza o to, wrąbałem się w burak i zmieniam widok, ponieważ nic nie widzę. Zmieniam kamerę. Okej, okay, trafiłem z powrotem na drogę. I znowu przez buraki, przez pola. I to jest bardzo fajne, to mi się podoba. Tak jak mówiłem, pierwsza odsłona Forza Horizon niezbyt miała to ogarnięte, tam było strasznie dużo ograniczeń, zawsze jak się chciało wjechać na pole, to był jakiś płotek, którego nie można było rozwalić. Dobra, to są punkty, takie dodatkowe doświadczenia, tak zwane zalety, jak widzicie, które będziemy zbierać i ulepszać w trakcie zabawy. Pewnie będą bonusy i tak dalej, masa ikon jest do odblokowania, wszystko z czasem odblokujemy. 25 zalet jest do odblokowania. No, tak jak mówię, na przestrzeni całej kariery będziemy pewnie się z tym borykać. I kontynuujemy, jedziemy znowu przez buraki, balony tutaj proszę, podskakują. Bardzo ładnie to wygląda. Bardzo fajnie. No, pod kątem designu gra jest widzę, skrojona na miarę. No, super, fajnie. Piękny poślizg, drift. Trzeba uważać na wszystkie akcje, które się wykonuje. Bo no, to nie jest taki arcade, który wszystko wybacza, tylko trzeba się jednak postarać. Bardzo ładnie, ta swoboda jest niesamowita. Ostatnia gra, którą pamiętam z tak wspaniałą swobodą i zarazem świetnym gameplayem, to był Test Drive Unlimited, którego scalakowałem. To była niesamowita katorga. Pokrywanie wszystkich ulic, ale pokrywanie, bo na przykład tutaj w Horizon 2 wystarczy te ulice na ulicę wjechać i ona jest zaliczona, a tam każdą ulicę trzeba było przejechać, dosłownie każdy metr zaliczyć na GPS-ie, później sprawdzić, czy został zaliczony. Katorga, po prostu katorga, to były dziesiątki godzin grania. No ale tutaj też się zapowiada masa czasu potrzebnego do scalakowania tej gry. Ale to nie będzie to wyzwanie. Ale słuchajcie, zobaczcie, co się teraz dzieje. Zaczyna padać deszcz, czyli jeden z tych patentów, o których trąbiono na prawo i lewo. I bardzo mi się to podoba. Od razu uruchomiłem tryb FPP. I zobaczcie, co się dzieje, jak genialnie deszcz został odwzorowany, który spływa po szybach. Jak genialnie pracują wycieraczki i zbierają wodę, zostawiając smugi po sobie. Wow, jakie to jest piękne. To się chce polizać, pocałować, przytulić. Do tego poślizgowy bardziej model jazdy się włącza. Rewelacja, jak ja to lubię. Już widzę, że będę niesamowicie masterował ten tytuł. Ach, jestem w siódmym niebie. A swoją drogą, koleś, który przede mną jedzie, ten tyfus, Nebukadnezar, to jest nikt inny jak, uwaga, tam taram, taram, taram,
Dan Greenwald, czyli twórca gry serii Forza Motorsport. Mam go na liście friendsów, że się tak pochwalę. No i mam jego drivatara w tym momencie. No spróbujcie wysłać mu zaproszenie do listy przyjaciół na Xboxie. A nuż was przyjmie, chociaż nie sądzę. Nie liczyłbym na to, bo takich chętnych myślę, że ma bardzo wielu dziennie. No, to jest jednak drivatar tylko, ale koleś jest wyskillowany. Zobaczcie, 78 level, więc spędził masę czasu. Nie wiem, czy ten drivatar jest ściągany tylko z jednej gry, czyli z poprzednich odsłon Forcy, z piątki tak naprawdę, bo tam można było drivatara masterować, czy tylko tutaj z Horizona, nie wiem jak to wygląda, nie znam tego mechanizmu. W każdym razie koleś nieźle nawala. Dobra, słuchajcie, to było na tyle w pierwszej odsłonie, w pierwszym wrażeniu na temat Forza Horizon. Kolejne filmy już wkrótce i tyle. Dzięki, trzymajcie się. Na razie. Mieliśmy kilka piruetów. Mam pełne ręce roboty. Hej, chłopaki. To jest Ashley. Kieruję pracą warsztatu podczas festiwalu Horizon. Hej, chłopaki. Jeśli czegoś potrzebujecie, tuningu, lakierowania, części zamiennych czy czegokolwiek, zapraszam do mnie. Wszystkim się zajmę. Okej, jazda tutaj była całkiem przyjemna. Ale teraz pora spoważnić. Sprawdźmy, kto jest najlepszym kierowcą. Myślałam, że ty jesteś najlepszy, Ben. Powinni ścigać się z tobą. Zapłaciłem, żeby to powiedziała. Okej, zorganizowaliśmy kilka imprez w tej okolicy. Na festiwalu Horizon jest 168 różnych mistrzostw, obejmujących prawie 700 zawodów. Możesz wziąć udział we wszystkich, jeśli chcesz. W każdym miejscu odbywają się jedne mistrzostwa, a później wycieczka rusza do kolejnego celu. Mistrzostwa, w których możesz się ścigać, zależą od prowadzonego przez ciebie samochodu. Prowadzisz Suprę, więc zapisałem cię na mistrzostwa JDM Icons w Castelletto. Mistrzostwa będą się składać z trzech wyścigów. Wybierz sobie ten, w którym chcesz wystartować najpierw. Bye.